Nie jest. Idziemy. Witam Cię, cześć w tym nowym, pięknym dniu. Piękny dzień. Chcę kupić na lato opony, ze dwie nowe wymienić. I wiesz co, nigdy nie kupowałem takich tanich opon. To jest jakiś Chińczyk, za jedną oponę 164 zł. Nie wiem co to jest, ale opinie ma naprawdę bardzo dobre. Na 6 gwiazdek 5,5. Aż jestem, i dużo, bardzo, 500 opinii bodajże, także bardzo dużo. Ale ta cena, jeszcze chyba nigdy tak nie kupowałem, naprawdę tanio. Zobaczymy jak to będzie, spróbuję, zrobię dla testów. Tutaj rozstawiają scenę, nie wiem czy tutaj, ale prawdopodobnie tak, będzie koncert dzisiaj albo jutro. Pierogarnia chyba nie ma do mnie szczęścia, albo nie mam do nich, bo ostatnio kartacza nie do końca przypiekli, nie ugotowali, a dzisiaj nie dali mi surówki. Luzik, tam surówka, musiałem się przypomnieć, ale wziąłem na wynos pierogi, także będą w domu jutro, na jutro. Dziewczyna! Tak? Nie ma? Nie. Chłopaki chcą iść do McDonalda, chcą coś zjeść na szybko. No i często tak robię właśnie, że sami mają prowadzić, sami mają szukać miejsca, gdzie to jest. Muszą się uczyć orientacji. Dwa opakowania pyty. Tak wygląda, Miłosza, jedzenie. Burger. Miesiąc temu to nie jadłem. Miesiąc nie jadłeś? Tak? Tak długo? Miesiąc. Miesiąc było? Chyba nie. Tak, bo kiedy nie jechaliśmy na szczepanki, nie jedliśmy. A w piątkowie nie jedliśmy? Nie. Nie jedliście? Znaczy ja nie, bo ja lody. Nie, ty mi raczej kupiłeś loda. A ty, co jest lepsze? Lód czy hamburger? Hamburger. Pamiętasz, jak testowaliśmy? Smaki PRL-u, blok orzechowy, blok kakaowy. Pamiętasz? No. Smakowało tobie wtedy? O? Tak trochę. Ej. Można to w ten sposób. No dobrze, i teraz tak, tutaj są to są te Promostars, tak? Tak, Promostars, mam też nowy katalog Promostars, w ogóle dostałem teraz. Jest parę nowości. Aha, bo bluzy też, bo to kwestia jest
Są różne produkty, tylko kwestia nadruków, tak? Tak, tak, tak. Tutaj. Ale to jest układane i to jest wklejane na koszulkę? Tak, tak. Taki świecący, tak? Tak. Układamy dowolny model, napis, o. Różnymi kolorami, tak, wielkościami. Tylko rozumiem, że bardziej dla dziewczyn? No, niekoniecznie. Fazetowi też można wkleić coś, jak to dobrze wygląda, jakiś tam obrys. A raczej, raczej kobiecy w większości. No, tam mamy kinowy... To jest 144, tak? Ona jest dobra, miłość na ciebie? No. Chcę zobaczyć tak rozmiarówkę. Okej, okay, dobra. Dobra? Pokaż mi się tutaj. Chodź, pokaż. Dobra, okej. Okay. Rozbiera się. Pierwszy raz widzę, Ika zrobiła kawę. Jeszcze ciasteczko, a nie wzięłam. Ja ciasteczko. Chcesz sobie kupić to? Tak. Ja chcę taką... To, taką bluzę? No ja chcę bez tego, bez suwaka i z kaptura. Zobacz, to jest fajnie zrobione, koszulka. I tu jest fajne też połączenie na druku z haftem. Tu jest druk, a tu jest haft. No i czy odnalazł się Wojtek? Słyszałeś o tym wkręcie tej firmy? No i właśnie, czy to będzie pozytywnie odebrane, czy negatywnie? Jestem bardzo ciekaw, jutro pewnie już będę wiedział, jaki jest odbiór widzów właśnie na to, że jednak Wojtek się znalazł. I że tak naprawdę Wojtka nie było, tylko to była wielka ściema i wkręcenie widzów. Prawie 2 godziny live zakończony, mamy 22, już po 22. 2 godziny live, prawie 2 godziny live zakończony, w którym omawiałem najnowszą kampanię, kampanię Reserved i jak ją oceniłem, jaki może mieć wpływ później na osoby, na widzów i tak dalej, na relacje firma, a na przykład klienci. Jestem bardzo też ciekaw. Natomiast też na tym live'ie od razu udało mi się rozgryźć, takie jest moje zdanie, że udało mi się rozgryźć, jak to się stało i którzy youtuberzy byli zaangażowani w to, żeby właśnie rozpropagować ten filmik. Jeżeli jesteś ciekaw, to trzeba wejść na kanał Mazur na żywo i tam właśnie zobaczyć. Pokazałem dokładnie, który youtuber właśnie jakby rozpropagował, czyli uczestniczył w tym wiralowym filmiku, żeby go rozpropagować i żeby on się rozprzestrzenił. Jesteś ciekaw? No to wpadnij. A dokładnie rozkminiałem ten filmik, czyli tutaj Help, Help, Polish Boy Wanted, czyli dziewczyna szuka Polaka. No i jak to się stało, że tego samego dnia, kiedy był wrzucony filmik, również był od razu już, niektórzy youtuberzy już go zaczęli pokazywać. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, jak działają mechanizmy, tutaj pokazałem statystykę, między innymi, że filmik był wrzucony, a od razu tego samego dnia było na przykład 1500 subskrypcji. I jak doszedłem, kto to zrobił też, kto brał udział, tak? Jak się okazało? Jak się okazało... Aha, tutaj też również i wspomniałem o 2 lata temu, była akcja MaFashion, której skradziono między innymi telefon komórkowy i też o takich różnych rzeczach powiedziałem. Jeżeli chcesz być ciekawy, to zapraszam na Mazur na żywo, tam opowiadałem właśnie różne wkręty, które stosują firmy. Czy to jest szczere, czy to jest dobre, czy też nie, to właśnie rozkminiałem na live'ie. Być może tak zrobimy, jeżeli będziemy umieli układać kostkę, to oczywiście tak zrobimy. Dawid Blalon, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. A jako ciekawostkę od razu mówię, jutro będzie rekord świata w układaniu w Megamixie, tak? Megamix, ta kostka. Rekordzista świata, pokażę go i będzie wywiad. Trzeba obejrzeć. Bogi 001, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Rozmawiam często na poważne tematy, nie wstydzę się tego. Oczywiście tak powiedzmy, no, że w granicach mniej więcej tego wieku, ale
nie wstydzę się i rozmawiamy. Często poruszamy właśnie trudne tematy. Teraz pierwsza trójka, która była najszybsza. Rejksom, Aleksander Vlog, Kozin. Pozdrawiam całą trójkę i trzymaj się, cześć, do jutra i oglądaj jutro. Rekordzistę świata, rekordzistę Polski w Megamiksie, w kostce.